Jak pewnie wiecie, każdy kołowrotek posiada klip. Niektóre posiadają dwa klipy. Klip to jest nic innego jak tylko miejsce, gdzie można zawlec żyłkę tylko i wyłącznie po to, żeby móc łapać albo w jednym miejscu, albo, tak jak za chwilkę pokażę, spróbować łapać przy jakiejś przeszkodzie. I żeby przez przypadek nie wrzucić się w tą przeszkodę, to właśnie po to jest klip, żeby sobie zaklipować i żyłka już wtedy przestaje wysnuwać się z kołowrotka. Czyli tak naprawdę klip, otwieramy kabąk, zarzucamy i żyłka wysnuwa się do tego momentu, aż będzie zaczepiona o klip i wtedy się zatrzymuje. To jest ciężko, że tak powiem, tak powiedzieć słowami, natomiast ja Wam zaraz to pokażę, zapraszam na stanowisko, pokażę dokładnie, o co chodzi. Jeżeli zastanawiasz się, jak zacząć swoją przygodę z metod Feder, jak i wybrać sprzęt, przynęty, zanęty, a także jak podejść do łowienia, to mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Wypuściliśmy przewodnik po metod Feder. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w opisie tego filmu. Zobaczcie, jesteśmy nad wodą i chcielibyśmy łowić pod tym domkiem, który jest gdzieś po środku zbiornika. I teraz najprościej na świecie, żeby nie wrzucić na ten domek, to najzwyczajniej w świecie na początek zarzucamy zestaw. Powiedzmy tak na wyczucie, gdzieś spadło bliżej. Czyli teraz widzę, że mam jeszcze jakieś, powiedzmy, 2 metry do domku. Więc siłą rzeczy w tej chwili wysnuwam sobie żyłki, załóżmy, powiedzmy te 2 metry, może nawet 3. I w tym momencie, żeby zaklipować, pamiętajmy, że kabąk musi być otwarty, znaczy nie musi być jakoś tam za specjalnie, ale tak jest po prostu wygodnie. I w tej chwili zaczepiamy żyłkę o klipa. Tylko w ten sposób. I to jest absolutnie wystarczające, żeby zestaw już był zaklipowany. Także teraz sobie zwijam zestaw i teraz jak rzucę, powinienem być jeszcze bliżej wyspy. I tą operację możemy powtarzać co chwilę, aż do momentu, że będziemy widzieć, że wystarczy miejsca, że będziemy po prostu tam już łapać. Czyli zarzucam kolejny raz. No to brakuje mi jeszcze może metr. Czyli odklipowuję, wyciągam sobie, powiedzmy, metr żyłki i po raz kolejny zaklipowuję zestaw. Także rzucamy teraz kolejny raz. I w tej chwili jestem przy samej wyspie. I tak naprawdę to jest pierwszy sposób na to, żeby użyć klipa. I tak w tej chwili, jakbyśmy chcieli wiedzieć, który to jest metr tak naprawdę, do tego już są potrzebne patyczki. Ja już sobie przejdę z Wami w tej chwili na patyczki, odmierzymy tą odległość i już będziemy wiedzieć, w jakiej odległości od nas jest, załóżmy, domek. A drugie, po co jest to potrzebne, to w momencie, kiedy byłoby tak, że mielibyśmy branie i musielibyśmy odklipować, co zaraz też pokażę, jak zrobić, to zawsze możemy, znając odległość, zawsze możemy wrócić dokładnie do tej samej odległości i wówczas już nie musimy tych rzutów wykonywać po raz kolejny, tylko po prostu pójdziemy na patyczki, zmierzymy i mamy wszystko jasne. Pierwsze co, to patyczki są odsunięte od siebie o 5 metrów, a wiem na pewno, że są o 5 metrów, ponieważ mam do tego po prostu sznurek przymocowany, do jednego i do drugiego. Czyli jak sobie rozłożę i wbiję gdziekolwiek w ziemię, to wiem, że odległość to jest 5 metrów. I to jest potrzebne tylko i wyłącznie po to, żeby móc jakkolwiek to policzyć. I teraz jak mamy, obojętnie, czy to jest bombka, czy to będzie podajnik, mało istotne. Robię tak, że nawlekam, obracam i puszczam jakby na żyłkę. I w ten sposób wiem, że to już nie ma szans się, że tak powiem, ruszyć. I teraz kolejną rzeczą, którą robię, to jest przytrzymuję sobie na chwilkę żyłkę, otwieram sobie kabąk, trzymam teraz tą żyłkę ręką, a drugą ręką owijam o patyczki, licząc sobie od razu. Czyli mamy 5 metrów, 30, 40. O, zatrzymało się w tej chwili. I tutaj w tym miejscu mam 50 metrów. Do tego miejsca jest 50 metrów. Najbezpieczniej zawsze sobie robić tak, bo ten metr już nie zrobi nam żadnego znaczenia. Odklipuję sobie, przykręcę sobie do momentu, kiedy kołowrotek jest na wysokości
patyczka i w tym miejscu sobie zaklipowuję. I teraz już wiem, że 50 metrów mam zaklipowany zestaw. Czyli w tej chwili, jak sobie rzucę, to będę po prostu o 2 metry, załóżmy, od domku będę łapał. A poza tym będę wiedział, że za każdym razem, jakbym stracił klipa, jakbym musiał odklipować, to wystarczy, że przyjdę na patyczkę, odmierzę sobie 50 metrów i będę znowu łowił dokładnie w tym samym miejscu. I to samo tyczy się tak naprawdę łapania i nęcenia w jednym miejscu, bo niekoniecznie musimy mieć coś na wodzie, ale na przykład chcielibyśmy sobie łowić w jednym miejscu i w tym jednym miejscu sobie nęcić. Czyli możemy sobie, jeżeli znamy zbiornik, wiemy, że nie ma żadnych zaczepów i chcemy być po prostu w jednym miejscu łowić, to wówczas najpierw możemy sobie przyjść na patyczki, odmierzyć sobie, załóżmy, 30 metrów, 35 metrów, 50 metrów, nie ma to znaczenia. Tam, gdzie będziemy chcieli, tam po prostu odmierzymy sobie tą odległość i tak naprawdę od tej chwili, jeżeli będziemy zarzucać cały czas, to co kolejny rzut w tym samym miejscu będzie powstawała kolejna kubka jedzenia, którą będziemy podawać. Czyli czym dłużej będziemy łowić, tym teoretycznie powinno być więcej ryb w naszym polu łowienia. Jeżeli byśmy nie używali klipa, to nie jesteśmy w stanie cały czas rzucać w jedno i to samo miejsce. Nie będziemy mogli tak znęcić tej ryby, jak jest to w przypadku, kiedy sobie odmierzymy tą odległość. Teraz chciałbym Wam jeszcze pokazać jedną rzecz, jak odklipowywać, bo to też jest później bardzo ważne. Jest też tak, że jeżeli łapiemy pod samymi nogami, czy bardzo blisko brzegu, to nie zakładajmy klipa, bo nie zdążymy odklipować na pewno. To w ogóle jest bardziej niż pewne. Ryby spod brzegu praktycznie zawsze jak biorą, to uciekają w stronę środka zbiornika. Więc siłą rzeczy przy braniu będzie bardzo potężny odjazd. I dlatego najprawdopodobniej będzie tak, że nam po prostu urwie zestaw i nie zdążymy go odklipować. Natomiast jeżeli już łowimy przede wszystkim na żyłkę, a nie na plecionkę, bo plecionka nie ma żadnej swojej rozciągliwości, więc plecionka będzie się tak samo zachowywała, jakbyśmy łowili pod samymi nogami. Nawet jeżeli będziemy łowić, załóżmy, na 50 metrach. Więc siłą rzeczy, jeżeli łowimy już na żyłkę, to możemy sobie pozwolić na klipa od takiego, powiedzmy, 25, a najbezpieczniej od 30 metra. Dlatego mówię, że od 30 metra, ponieważ brania na 30 metrze, nawet jeżeli są agresywne, to jeszcze jest ten czas, że wędkę nam wygnie, żyłka jeszcze się rozciągnie, a my najprawdopodobniej będzie tak, że jeszcze zdążymy odklipować. Zaraz pokażę jak. Natomiast bliżej już bym nie ryzykował z klipem. Ewentualnie można sobie kupić klipy gumowe do kołowrotka i po prostu zamienić taki metalowy na gumowy klip. No, z tymi się nic nie wydarzy, natomiast gumowe czasami bywa tak, że one po prostu po jakimś czasie może się taki klip urwać, więc się rzeczy o tym należy pamiętać. Natomiast to jest rzeczywiście gumowy klip, tak zwany bezpieczny klip. O to tutaj chodzi, że w razie nawet jakiegoś ostrego odjazdu nie pęknie nam żyłka, tylko po prostu żyłka się sama odepnie z klipa. Ta guma jakby się na tyle naciągnie, że pozwoli na to, żeby był zestaw odklipowany. Po czym przyjdziemy sobie na patyczki, znowu odmierzymy i jakby znowu łapiemy w tym samym miejscu. Czyli to jest taka wygodna alternatywa. Natomiast tak jak ja na przykład nie mam gumowych klipów, no to trzeba sobie samemu odklipować. I teraz zobaczcie, mam zaklipowane tam pod domkiem, zarzucę sobie. Czyli tak jakbym po prostu łapał, rzucam sobie pod domek i zazwyczaj jest tak, że teraz w tej chwili zamyka się kabąk, zwija się troszeczkę tego luzu, który powstał i ustawia się wędkę na podpórki. Dzięki czemu tak naprawdę mamy już kilka nawojów na kołowrotku i w momencie, kiedy załóżmy teraz byłoby branie, to najpierw przede wszystkim będzie tak, że przy zacięciu, jeżeli ryba by zaczęła rzeczywiście odjeżdżać, to będzie nam to cały czas popuszczało. I załóżmy, że to jest ryba, która odjeżdża w tej chwili. I nagle usłyszymy moment, kiedy ta żyłka przestanie wychodzić, bo zahaczy się o klipa. I to jest właśnie ten moment. I teraz nic prostszego, tylko w takim momencie wystarczy włożyć po prostu palec tutaj i zdjąć z klipa. To jest naprawdę bardzo szybki ruch. Jeżeli sobie go opanujemy, nie będziemy musieli martwić się o to, żeby mieć klipy gumowe. Jeżeli jest zaklipowane, a ryba nam nie wyciągnie żyłki, to w tym momencie my tego fizycznie nie odklipujemy za żadne skarby, ponieważ już mamy kilka obrotów na kołowrotku. Natomiast jeżeli ryba nam wyciągnie,
to usłyszymy nagle. Nie będzie już nam hamulec wychodził i wystarczy włożyć po prostu palec tu, odklipować i ryba dalej może spokojnie wyciągać żyłkę z kołowrotka. Jest jeszcze jeden fajny patent, na przykład przy łowieniu na bombkę na bliskich odległościach. Załóżmy, że chcemy łowić na powiedzmy 15 metrze. Klipujemy sobie załóżmy 25 metr i powiedzmy zupełnie hipotetycznie, że ja mam tutaj teraz ten 25 metr zaklipowany. Bombka ma to do siebie, że możemy zestaw przesuwać. Jeżeli wiemy, że dno jest czyste, to możemy sobie spokojnie pozwolić, żeby bombkę po prostu przesunąć. I teraz, co chcę powiedzieć? Jeżeli mamy teraz zaklipowany, powiedzmy, że to jest 25 metr dla przykładu i wiemy, że jak strzelamy procą, z procy załóżmy peletem, to załóżmy, że strzelamy na 15 metr. Najprościej zaklipować sobie metr 25, zarzucić sobie na ten 25 metr, żeby doleciało do klipa, doleciało i teraz nic prostszego, tylko zamykamy i robimy 10 obrotów korbką. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zostawiamy i wtedy już wiemy, że jesteśmy na 15 metrze. Za każdym razem jesteśmy w tym samym miejscu, a mamy jeszcze 10 metrów w razie jakiegoś ostrego odjazdu ryby. Mamy jeszcze 10 metrów na to, żeby móc spokojnie sobie odklipować. Także to jest dobry sposób na to, żeby cały czas jednak łapać dokładnie w tym samym miejscu, natomiast nie pozwolić sobie na to, żeby klipować na 15 metrze, bo przy braniu będziemy mieć po prostu problem. I jeszcze taką ważną sprawą przy zestawie, kiedy mamy go zaklipowany, powinniśmy pamiętać jedną rzecz. W momencie, kiedy będziemy zarzucać, to przy końcu, zanim zestaw wpadnie nam do wody, powinniśmy wędkę unieść do góry. Po to dźwigamy wędkę do góry, żeby ta wędka zamortyzowała nam moment, kiedy zestaw wpada do wody, albo zanim wpadnie do wody. O, żebyśmy pozwolili wędce na taki luźny, że tak powiem, opad. W momencie, kiedy byśmy bardzo mocno rzucili, abyśmy mieli zaklipowane i nie podniesiemy wędki do góry, tylko zrobimy coś w ten deseń, tak jak teraz, to jest duża szansa na to, że nam po prostu urwie żyłkę. Te rzuty są jednak dosyć mocne. I w momencie, kiedy zatrzyma się na klipie, a my nie dźwigniemy wędki do góry, może się wydarzyć, że nam po prostu urwie, bo nie ma żadnej amortyzacji. To później bardzo łatwo jest sobie wyćwiczyć taki ruch. Jeżeli rzucamy, to przy końcu podnosimy kij do góry i pozwalamy sobie temu na spokojnie opaść. Tylko jedna ważna rzecz przy tym opadaniu, jeżeli feather arma, czyli ramię, mamy w miarę przed sobą, nie ma to najmniejszego problemu, zaraz sobie odkładamy, nie przesuwamy tego zestawu, na przykład jakbyśmy łowili na metodę. Natomiast jeżeli byśmy mieli ramię obrócone całkiem w lewo, to w momencie, kiedy zarzucimy, to już brakuje nam tego, żeby odłożyć wędkę na ramię. I w momencie, kiedy mamy zaklipowane, to po prostu fizycznie tego nie zrobimy, będziemy musieli przesunąć podajnik, co wiąże się z tym, że w tym podajniku najprawdopodobniej nic nie będzie. Dlatego najbezpieczniej jest, łowiąc na metodę, jak już będziemy zarzucać na klipie, zrobić w ten sposób, żeby zatrzymywać ten podajnik, jak zarzucamy, trzymać tą wędkę i nie pozwolić jej za bardzo, żeby ona poszła do przodu. I wtedy mamy luz po pierwsze na to, żeby tą wędkę teraz odłożyć na ramię, a po drugie jeszcze mamy na to, żeby kilka zwojów zrobić na kołowrotku, co na pewno nam się przyda później przy odjeździe, załóżmy, ryby. I teraz nawet jeżeli miałbym ramię zupełnie w bok, to i tak mogę sobie na to pozwolić, tylko dlatego, że zostawiłem tego miejsca, dźwigając tą wędkę po prostu do góry. I ostatnia chyba rzecz, możemy sobie też pozwolić na to, żeby załóżmy łapać na jednej odległości na klipie, a później, jeżeli chcielibyśmy się zbliżyć o 10 metrów, załóżmy, zamykamy kabąk, zwijamy, załóżmy, 10 razy, zakładamy nawet na tego samego klipa, drugi raz owijamy żyłkę i w tej chwili wiemy, że jesteśmy 10 metrów bliżej, a to pozwoli nam na to, że jeżeli te 10 metrów bliżej, teraz na przykład zarzucę na te 10 metrów bliżej i załóżmy, że tutaj nie będziemy mieć żadnego efektu, to w każdej chwili odklipujemy, jak już zarzucimy, zwiniemy z powrotem
I teraz wracamy z powrotem do tego, powiedzmy, 25 metra, już nie musząc chodzić i odmierzać odległości, załóżmy, na patyczkach. Czyli zarzucamy, podnosimy kij, pozwalamy temu delikatnie opaść. Chyba że mamy ramię całkiem w bok, to po prostu zatrzymujemy to napionowo. Także ja mam nadzieję, że rozjaśniłem temat klipa na kołowrotku. Mam nadzieję, że materiał się komuś przydał, jak zwykle. Bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia w przyszły czwartek. Trzymajcie się, hej!